Chcę was powitać w nowym filmie z cyklu Usuwamy błędy i usuwamy problemy związane z P3D. Po najnowszej aktualizacji myślałem, że ten błąd, który pojawiał się z SimConnectem, zniknie. Jednak po prostu już nie mogłem korzystać z tego rozwiązania, które ostatnio wymyśliłem. No i przyszło mi wymyśleć coś innego, więc pokopałem trochę w internecie. I chcę wam zaprezentować mój pomysł, sposób i pomysł ludzi, który ten błąd eliminuje raz na zawsze, czyli crash podczas uruchamiania symulatora, gdy mamy zainstalowany jakiś z samolotów firmy PMDG. Dodatkowo ten sposób pozwoli nam móc znowu wybrać sobie time and season. Możemy również Flight Planner uruchomić z pozycji menu i wybrać jednostkę powietrzną latającą. Więc co, do dzieła, przejdźmy do pulpitu. Zasada jest bardzo, bardzo prosta. Przechodzimy do folderu, gdzie mamy dane dotyczące aplikacji, czyli Application Data Local, Lockheed Martin i P3D V3. Tutaj mamy pliki, które nas interesują i potrzebujemy też folder numer 2, również jest w Application Data, tylko że nie w lokalu, a w roamingu. I tutaj również Lockheed Martin i przechodzimy do P3D V3. Tutaj mamy trzy pliki, których się musimy pozbyć. Zróbcie sobie kopie zapasowe na wszelki wypadek, czyli prepar3d CFG i prepar3d default FXML i prepar3d default WX. Zróbcie sobie kopię tych trzech plików, po czym usuńcie je całkowicie po prostu z waszego systemu. Czyli usuwacie ten plik i usuwacie te dwa pliki. Właśnie tak. Ja już to zrobiłem wcześniej, nie będę sobie teraz tego psuł, bo oczywiście to skutkuje tym, że będziecie musieli sobie zrobić od nowa wszystkie ustawienia w P3D, ale uwierzcie mi, opłaca się to zrobić. Gdy usuniecie te trzy pliki, nie musicie nic przeinstalować, nic kasować i oszczędzicie sobie tym samym czasu. Po prostu uruchamiacie symulator i po tym wszystkim robota jest zakończona, symulator wam działa i uruchamia się bez żadnych problemów. Gdybyście mieli problem jeszcze dodatkowo po tym, wtedy piszcie, komentujcie, będziemy szukać rozwiązania w internecie. U mnie to podziałało i uważam, że to jest jakiś problem związany z, nie wiem, nawarstwianiem dziwnych ustawień, które po prostu się pojawiają podczas używania symulatora, ale mam nadzieję, że teraz na długi czas mi to pomoże, więc dawajcie znać, jakby coś było nie tak, albo jak wam to pomoże, będę wtedy zadowolony. Bo ciężko jest odszukać nawet tą informację w internecie, jak sobie z tym poradzić, bo ludzie mają różne przypadki, różne systemy, różne dodatki i nie wiadomo, co powoduje błąd. U mnie ja wykryłem ten błąd, że to był błąd związany z SimConnectem i chwilowy poprzedni filmik, no to obrazuje, jak to wyglądało. Jednak się okazało, że ten SimConnect być może nie miał aż takiego znaczenia, a jedynie te ustawienia, które były zawarte w tych plikach, miały znaczenie, więc no zróbcie to i mam nadzieję, że uda się, że będzie wam śmigał symulator z PMDG już wtedy bez żadnego problemu i będziemy mogli latać wspólnie i przemierzać podniebne przestrzenie, więc to jest takie rozwiązanie na tą chwilę. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Mam nadzieję, że teraz uda mi się bardziej cyklicznie już to robić, ponieważ przez pewien czas, niestety przez to, że symulator mi nie działał z 737, nie mogłem nic produkować ani streamować, więc dzisiaj będzie dzień, w którym powstanie ten filmik. Może wrzucę jeszcze kolejny filmik, no i będę już obecny częściej na streamach, więc do zobaczenia. I komentujcie, subskrybujcie, oczywiście zachęcam do tego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.